Cześć, z tej strony Natalia i witam was w kolejnym vlogu na moim kanale, który nagrywam już z moim mężusiem, który do mnie wrócił. Wróciłem, widzowie, z mojego wyjazdu, tak się zastanawiałem, czy wracać, czy nie, ale mówię, tak, dobra. No ciekawe, bo pisałeś, że mega tęsknisz. Co? Nie pisałem nic takiego. Pisał, widzowie, teraz się wstydzi. Nie pisałem, tak. Ale w ogóle jest śmiesznie, bo przed spaniem Karol napisał kocham cię i tak sobie uświadomiliśmy, że już tak dawno do siebie tego nie pisaliśmy. Szczerze, ostatni raz chyba jak ja jeszcze mieszkałam z rodzicami i ty mieszkałeś z rodzicami. Chyba tak, bo generalnie, widzowie, odkąd mieszkamy razem, to tak naprawdę jesteśmy ciągle razem, nie? Rzadko kiedy... Nie no, było tak, że wyjeżdżałeś do Warszawy, ale to było tak, że na jedną noc i wracałeś, no nie? No tak, no a teraz byłem na dwie noce. No i tak, widzowie, no napisałem... No ale byłeś za granicą, daleko. Tak, daleko, wiecie, nie wiadomo, czy wrócę i w ogóle, ale... No nie mów tak. Ale nie, no serio, poczułem się jak taki kidosek 16-letni, który pisze do dziewczyny kocham cię na Messengerze. No śmieszne to było. I co ciekawe, Karol nie wrócił z pustymi rękoma, tylko przywiózł mi prezent. W ostatnim odcinku się zastanawiałam, Karol, czy coś mi przywieziesz i przywiózł, zaskoczył. Co dokładnie to jest, to pokażę wam, jak będziemy w domu, bo teraz razem z Karolem jedziemy oglądać dom. Jakiś czas temu na necie pojawiło się dosyć fajne ogłoszenie, znaczy dom nie jest idealny, ale ma tak ładny ogródek, tak dużą działkę, że stwierdziliśmy, że pojedziemy zobaczyć. Umówiliśmy się w ogóle z szefem, bo pani, która tym zarządza, akurat dzisiaj nie ma, więc jedziemy właśnie na spotkanie i trzymajcie kciuki, bo może w końcu uda nam się przeprowadzić. Nie no, na tych nie przesadzaj, w sensie ja tam jadę, widzowie, tak żeby to zobaczyć, ale... Nieprawda! Chcemy powiedzieć, że pierwszy raz ty jesteś bardziej podpalony niż ja. Tak, no to też ogólnie dom jest spoko, nie jest wiadomo idealny i on już wisi jakiś czas. To nie jest tak, że my dopiero co go, wiecie, zauważyliśmy, tylko patrzyliśmy na niego, ale tak, a może nie do końca, nie do końca. Był też drogi, teraz trochę spadła cena. No więc stwierdziliśmy, że pojedziemy, zobaczymy, ale nie nastawiajcie się, widzowie, na nic, bo pewnie skończy się tak samo jak, jak w przypadku poprzednich, nie wiem, 3 czy 4 działek. No ale jak będzie, to zaraz zobaczymy. Wy koniecznie subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapki w górę i za chwilę damy wam update. Okej, widzowie, jesteśmy już po oglądaniu domu. Wszystko zobaczyliśmy, musimy teraz się zastanowić, czy to jest na pewno to. Generalnie sam dom wyglądał lepiej niż na zdjęciach na żywo. No. Ma kilka minusów, ma kilka plusów, więc musimy to wszystko przemyśleć. Ale nie ma co się podpalać na razie. Nie ma co się podpalać, ale jak byliśmy, to akurat robili tynki i mamy całe buty w tynku. I teraz, żeby wsiąść do auta, musimy zdjąć buty, wsadzić je do reklamówek i skarpetkach. Widzowie, jak wsiedlibyśmy w tych butach, które po 15 minutach szorowania wyglądają nadal tak, to nasze dywaniki ogólnie byłyby do wyrzucenia, tak mi się wydaje, więc... Tak by było, Karol. Nie ma co ryzykować. Powiem wam, widzowie, że nie tak wyobrażam sobie oglądanie domu i powrót z tego, że będę wracała na skarpetkach z reklamówką, z butami tutaj w środku. Najgorsze będzie wysiadanie do mieszkania, bo znowu będziemy musieli te brudne buty ubrać, tak żeby nic nie ubrudzić i siebie nie ubrudzić. Dziwnie, widzowie, to mam ja, bo ja muszę kierować bez butów, chociaż... Ej, szczerze, nawet wygodnie bez butów. A nie, na skarpetkach? No, teraz czuję te wypustki na pedałach tak inaczej. Ej, to taki masaż. No, bez kitu. Nie, ale mam pełen zakres, jakby wiecie, ruchów i tak dalej, więc jedziemy do domu chyba przebrać się, co? No, koniecznie. Okej, jesteśmy już w domu, więc w końcu mogę wam pokazać prezenty od Karola, chociaż jedną część już widzieliście u niego na kanale. Dla tych, którzy nie wiedzą, ostatnio Karol nagrywał odcinek, w którym przez 24 godziny musiał przeżyć 4 pory roku. I nie tak, że przeżywał te pory roku w Polsce, tylko po prostu jeździł po świecie. Tak, generalnie Natalia przygotowała mi do tego filmu 4 zadania na każdą porę roku, ale ja dodatkowo w trakcie filmu zrobiłem sobie challenge, że z każdego kraju, w którym będę, no muszę przywieźć Natalii magnes. I właśnie, pierwszy magnes pochodzi z Tromsø, bo Karol najpierw przeżywał zimę w Norwegii. Tak jest. Później był w Kopenhadze i tam była jesień. Ten magnes w ogóle jest mega ładny, ale jak się dowiedziałam, że Karol prawie się spóźnił na samolot... Bez kitu, prawie się spóźniłem, widzę przez niego. To tak się na niego wkurzyłam, że w ogóle szedł po ten magnes. Doceń, jaki ładny. Następnie Karol przeżywał wiosnę w Bergamo, czyli to były Włochy i na sam koniec najbardziej ekskluzywny, czyli... Ale jak się świeci tutaj, w ogóle tego na kanale moim nie pokazywałem. Czyli dubajski. No wygląda jak prawdziwe złoto. Nie, to nie jest na pewno prawdziwe złoto, ale... Ale jak się słońce odbija od niego, naprawdę wygląda fajnie. Ten magnes kupiłem już na koniec, po nagraniu mojego filmu na lotnisku, jak wylatywałem z Dubaju, więc jego jeszcze nigdzie nie widzieliście, nawet jak oglądaliście mój film, ale... Zobacz, Natalia, jest tak, Burj Khalifa, jest Fly Emirates, jest Burj Al Arab, ten 7-gwiazdkowy hotel, Atlantis też jest hotel, tutaj też jest jakiś znany budynek, ale jego akurat na żywo nie widziałem, tego nie kojarzę, nie wiem co to jest, no ale... Generalnie, jak widzicie, tak naprawdę ten magnes to jest Dubaj w pigułce. Ale co ciekawe, magnesy to nie jest jedyny prezent, który dostałam, bo uwaga, mamy tutaj jeszcze jedną rzecz. I jest to, jak widzicie, słodycz, bo Karol podczas wizyty w Dubaju odwiedził jeden z największych zagranicznych sklepów ze słodyczami. Tak, ten sklep w ogóle był, widzowie, w Dubai Mallu, czyli największym centrum handlowym na świecie. No i co, testujemy, nie? No, testujemy, wiadomo. W ogóle też Natalia, doceń to, że udało mi się to przywieźć, bo ja, widzowie, miałem ze sobą tylko plecak. W tym plecaku musiałem mieć ciuchy na każdą porę roku i tak dalej, więc naprawdę miałem mega mało miejsca, ale no udało się. Śmieszne. Jakoś to upchać, dobre? Mhm. Ja myślałam, że to będą takie twarde dropsy, a to no, normalnie czekolada, która się rozpuszcza w buzi z tymi ciasteczkami. Posmakuj. Zanim posmakuję, to pokażę wam, jak to wygląda. Faktycznie śmieszne. My w ogóle bardzo lubimy Hershey z osmaku Cookies and Cream. Jedliśmy czekoladę, jedliśmy jakieś tam ciastka, ale tych dropsów z Natalią nigdy nie testowaliśmy, więc no stwierdziłem, że wezmę, bo wiedziałem, że Natalii na pewno to będzie smakowało. I to w ogóle, Karol, można podawać z lodami. A, faktycznie, ty, to jest taki dodatek do lodów trochę. No dobra, czekajcie, wezmę jednego. Oj, faktycznie to jest miękkie, że ta skorupka będzie jak w Skittlesach, taka twarda. Nie, bo się spodziewacie, że to rozgryziecie, to tak chrupnie, a to po prostu się rozpuszcza. Oj, pyszne. Dobre, ale bardzo słodkie, nie? No, jak to Hershey's, nie? Dwa i wystarczą. Tak, dwa i wystarczą, ale jak gdzieś kiedyś się pojawią, to musimy koniecznie ściągnąć je do naszego sklepu. Koniecznie, no. Ale a propos tego dubajskiego sklepu, w którym kupiłem te dropsy dla Natalii, to powiem wam, że byłem w szoku, bo mimo tego, że jest to podobno jeden z największych sklepów z zagranicznymi słodyczami na świecie, to tak naprawdę, Natalia, tam połowa rzeczy jest taka, które my mamy u siebie na stronie. Ponagrywałem parę filmików i przykładowo zwróćcie uwagę, mamy jakieś Warheads Cubesy, mamy Swedish Fisze, to wszystko my na naszej stronie mamy lub mieliśmy. Obok były Spreje Warheadsa, takie mega kwaśne, je też mieliśmy, te Double Dropsy też mieliśmy, więc tak naprawdę pierwsza alejka i póki co wszystko mieliśmy w naszym sklepie. Dalej były cukierki amerykańskie, czyli Mike and Ike i Hot Tamalesy, je mieliśmy, tych chunky żółwi nie kojarzę, Swedish Fisze mieliśmy, Nerdsy też mamy, więc kolejna alejka i znowu sporo rzeczy, które mamy u nas w sklepie. Dalej był dział ze Skittlesami i tutaj też na przykład o, Skittles bez skorupki, je też aktualnie mamy dostępne na stronie. Poza tym były też Skittles Giantsy, których co prawda nie mamy, ale one były w niektórych sklepach w Polsce normalnie dostępne. Jakieś różki Harry'ego Pottera to też już dawno temu mieliśmy, akurat teraz w sprzedaży ich nie mamy, ale no ogólnie na stronie kiedyś sprzedawaliśmy. Dalej był dział z Juicy Dropami, akurat te, które teraz widzicie, mieliśmy w sprzedaży, ale obok były inne, których nie kojarzyłem, więc tutaj akurat mieli coś, czego my nie mamy. Była też cała ogromna ściana Jelly Belly, czyli tych fasolek takich żelkowatych. Je mamy, ale no na pewno nie w tylu smakach, ile tutaj było. Dalej był dział Hershey, z którym trochę się zawiodłem, bo na początku były takie zwykłe czekolady w takich typowych smakach, które my też mamy. Dalej zobaczyłem ogromny syrop. My te syropy mieliśmy w rozmiarze pół litra, ale okazało się, że niestety to jest tylko atrapa, że wcale tam tych sosów nie ma i to jest tylko ozdoba, więc no trochę się zawiodłem. Faktycznie mieli te dropsy, których my w sklepie nigdy nie mieliśmy i stwierdziłem, że muszę je kupić Natalii, ale na przykład te precle, te mieszanki, to wszystko po prostu na stronie mamy. Jeśli chodzi o Rizys, to mieli jakieś pojedyncze produkty, których my na stronie nie mamy, ale ogólnie bardzo dużo rzeczy się powtórzyło. Tutaj mieli coś, czego nie kojarzyłem, czyli takie MMMs mini z takiej małej, fajnej tubie. Mieli też dział z Takisami, ale szczerze myślałem, że jak na największy sklep ze słodyczami na świecie, to będzie o wiele większy wybór, bo mieli na przykład taki z Blue, które mamy, taki z Nitro, które też mamy. Nie mamy co prawda tych takich sticksów, więc tutaj faktycznie punkt dla nich, bo ja czegoś takiego w ogóle nie kojarzyłem. Mieli też klasyczne chipsy Takis w takim kształcie, jaki znamy z Polski, więc tutaj też akurat no czegoś takiego nie kojarzyłem, ale tak naprawdę miałem problem, żeby kupić coś Natalii, bo gdyby nie te dropsy, to nie, Natalia, musiałbym ci wziąć chyba te Takisy, dlatego że całą resztę już z grubsza testowaliśmy. Wiadomo, że mieli też słodycze mniej znanych marek, ale no ja tutaj mówię o markach, które są, wiecie, ogólnoświatowe, typu właśnie Skittles, Oreo. Oreo w ogóle nie mieli, Natalia. My, no w ogóle, my na stronie mamy mnóstwo, oni chyba w ogóle nie mieli żadnego działu. No, głównie amerykańskie takie, bez kitu. Amerykańskie, meksykańskie. A Kinder? Nie, nie było w ogóle nic Kinder. No jeśli chcielibyście, nie wiem, przetestować jakieś fajne, nietypowe słodycze, których w Polsce nie ma, to nie musicie jechać do Dubaju, nie musicie wchodzić do największego sklepu ze słodyczami na świecie, tylko wystarczy, że wejdziecie na www.sweetplanet.pl, bo tam znajdziecie mnóstwo rzeczy, które no w tym Dubaju były i mnóstwo innych rzeczy, których tam po prostu nie ma. Ale Karol, musisz się jeszcze pochwalić widzom, jak prawie straciłeś 3500 złotych. No tak, widzowie, było... Pewna przygoda. Była pewna przygoda, o której nie mówiłem też na swoim filmie, więc mogę wam szybko powiedzieć. Pamiętacie, jak w poprzednim vlogu na kanale Natalii pokazywałem wam nasz nowy zakup, czyli kamerkę DJI Osmo Pocket 3, taką małą, poręczną, która no miała właśnie być idealna na nagrywanie w Dubaju? No to generalnie pierwszego dnia prawie ją straciłem. Historia jest taka, że po wylądowaniu w Dubaju musiałem szybko dostać się do Dubai Mallu, czyli tego centrum handlowego, o którym już wam mówiłem. W Dubaju jest aplikacja Kareem, która jest czymś takim jak Uber, tyle tylko, że na Bliskim Wschodzie jest ona bardziej popularna od Ubera, więc stwierdziłem, że zamówię sobie Kareema właśnie z lotniska do Dubai Mallu, czyli do tego centrum handlowego, tam ogarnę swój odcinek i wszystko będzie idealnie. No i ogólnie było idealnie, podjechała Tesla, wsiadłem do Tesli. Jechałeś Teslą? No jechałem Teslą, tam Tesli jest mnóstwo, jeśli chodzi o te Ubery. Wiecie, po drodze gadka szmatka z kierowcą, coś tam o Dubaju, jakiś taki small talk, no i na koniec, jak już podjeżdżałem do Dubai Mallu, to nie wiem, kierowcy chyba spodobała się jazda ze mną i powiedział, żebym zapisał sobie jego numer, bo jak będę wracał na lotnisko czy coś, to jak do niego zadzwonię, to on mi zrobi lepszą niższą cenę niż jest w aplikacji. Chciał po prostu sobie załatwić klienta, Karol. No tak, chciał załatwić klienta. Mi się to wydało takie trochę, wiecie, podejrzane, bo no kurde, jestem, wiecie, w Dubaju, na Bliskim Wschodzie. Jednak korzystanie z aplikacji byłoby bezpieczniejsze niż, wiecie, dzwonienie gdzieś tam po taksówkę i jechanie z kimś tak naprawdę bez żadnego śladu w aplikacji. Ale mówię, dobra, kierowca jest miły, ja też będę miły, zapiszę jego numer, mimo tego, że i tak pewnie z tego nie skorzystam. On mi ten numer dyktuje, ja wpisuję sobie na telefonie i na koniec stwierdziłem, że pokażę mu ten numer zapisany, żeby on widział, że ja go zapisałem, żeby było mu miło i żeby przy okazji sprawdził, czy wszystko się zgadza. No i wiecie, pokazuję mu ten telefon, okazało się, że był błąd, on wziął ode mnie mój telefon, poprawił ten swój numer, oddał mi telefon, no i tak naprawdę, wiecie, na tym zakończył się nasz przejazd, ja tam podziękowałem, pożegnaliśmy się, wysiadłem, no i właśnie po wyjściu z tej Tesli, wiecie, tak sprawdzam kieszenie, portfel jest, paszport jest, telefon jest, ale kamerki nie ma. Mówię, ja pierdzielę, nagrania, które miałem z Dubaju, praktycznie wszystkie są na tej kamerce, ona też jest zupełnie nowa, pierwszy raz używana, mówię, no nie, no stracę tą kamerkę, wszedłem szybko w tę aplikację Kareema i tam dało się zgłosić jakby to, że zostawiłem przedmiot, ale oni mieli tam chyba jakieś 24 godziny, żeby to rozpatrzeć. Czyli mógłbyś nie zdążyć tego odebrać przed samolotem powrotnym. Dokładnie, bo ja samolot powrotny, widzowie, miałem za 10 godzin, bo wylądowałem tam około 8, a samolot powrotny miałem o 18. Mówię, nie no, załamka, no nie odzyskam tej kamerki i nagle przypomniało mi się, że przecież gościu zapisał mi swój numer. Mówię, dobra, patrzę na ten numer, modlę się tylko, żeby on był dobry, dodałem go na WhatsAppie, patrzę, wyskakuje, że taki kontakt na WhatsAppie istnieje, więc szybko do tego napisałem, wiecie, powiedziałem, że to ja z Dubai Mallu, że zostawiałem kamerkę w jego samochodzie, odpisał mi, okej, ser, zapytałem go, czy może sprawdzić, czy gdzieś na tylnym siedzeniu może ona leży, po czym wysłał mi taką fotkę, na której widać tę kamerkę i Teslę, którą jechaliśmy. Dalej zapytałem, czy jest opcja, żeby, wiecie, wrócił z tą kamerką do mnie, że oczywiście za to zapłacę, on mi tutaj nagrał. Słuchaj, czekajcie, co on tu nagrał? Brother, you can come to the same place, okay? I'm coming, oh? Same place, oh? Jak słyszeliście, umówiliśmy się w same place, czyli w tym samym miejscu i faktycznie po 5 minutach ziomal wrócił i dał mi tę kamerkę. Nie wziął totalnie żadnych pieniędzy, więc no dzięki mu jeszcze raz za to, ale jaki to jest w ogóle przypadek, Natalia, gdyby on... Ja mam takiego farta, gdyby on nie podał mi tego swojego numeru, bo tutaj nie musiał tego robić, on to zrobił sam z siebie randomowo, to ja bym tej kamerki nie odzyskał, bo do dzisiaj od Kareema nie dostałem odpowiedzi, mimo tego, że zgłosiłem to w aplikacji, nie? Sakra. Więc widzowie, po raz kolejny mój fart uratował nam 3500 zł za tę kamerkę, no i nagrania, bez których mój film wyglądałby tragicznie. W ogóle taka ciekawostka, ostatnio razem z Karolem kupiliśmy ślubny prezent dla Jaworków i on był tak duży, że nie daliśmy im go osobiście, tylko po prostu zamówiliśmy pod ich adres. Przed sekundą napisałam do Oli, że dzisiaj powinien być ich prezent, bo zobaczyłam śledzenie przesyłki. Ona napisała, że właśnie chyba dotarł i waży to 50 kg. Mam w ogóle nadzieję, że ten prezent im się spodobał, bo myśleliśmy chyba tydzień, co możemy im... Oni wszystko mają, ja nie wiem, z nim jest taki problem. Wymyślaliśmy, to sprawdzaliśmy na filmie i okazywało się, że mają to. Tak, tego co im zamówiliśmy chyba jeszcze nie mają, więc chyba. Mam nadzieję, że im się spodoba, a jak nie, to no najwyżej oddadzą i będziemy kombinowali dalej. Dokładnie, a teraz się zbieramy i jedziemy do galerii. Przyjechaliśmy do galerii, żeby przyjść do Ritualsa, bo jest jakaś nowa kolekcja, która podobno jest przepiękna, ale my ją powąchaliśmy i jest taka sobie. No bez szału. Teoretycznie jest jakaś limitowana edycja, w ogóle piękny jest ten sklep, to trzeba im przyznać, ale... Ale sam zapach jakoś mnie nie przekonuje, nie. Chyba nie kupujemy. Przyjechaliśmy dzisiaj specjalnie do galerii Forum, która jest dalej od nas, jest w centrum miasta, dlatego, że chciałam też wejść do Lamani, która myślałam, że będzie już otwarta, a nie jest, więc dzisiaj jakieś pechowe zakupy. Co? Przyjechaliśmy to bez sensu tak naprawdę. Tak, ale może pójdziemy do Home and You, może będzie jakaś promocja i coś fajnego uda nam się kupić do domu. Dobra, chodźmy jak już jesteśmy. Niestety dzisiaj w sklepie nie ma żadnej promocji, ale to, Karol, musimy wziąć, jest taki ładny. No, też mi się podoba. Więc bierzemy do sypialni i w ogóle, jak wrócimy do domu, to musimy wystawić ozdoby wielkanocne, bo to już chyba czas. Ale one są ciągle w pokoju gościnnym, cały rok tam stoją, więc nawet nie musimy daleko iść po nie. Ale drugie są jeszcze w szufladzie. Aha. Ej, bez kitu, no dobra, trzeba to wyjąć. Ale oczywiście, jak dzisiaj nie ma promocji, to spodobało nam się mnóstwo rzeczy, na przykład taka taca, którą już widzimy na stole na przekąski. No po prostu jest idealna, no, w naszym stylu. Jak będzie promka, to musimy ją, Karol, kupić. Mi Natalia też się to mega podoba, zobacz, nie wiem co to jest, ale... A, to jest taka długa świeczka wysoka? Nie, to w sumie ona by to zeszpeciła chyba, samo to mi się podoba. I ostatnia rzecz, która na maksa nam się spodobała, to ten wazon, jest przepiękny. Nie, no, i jego też musimy mieć, Karol. A to jak będzie promka? My razem z Karolem tak gadaliśmy o tych promocjach, bo często jest tak, że w Home and You co tydzień, co 2 tygodnie jest jakaś promocja, że na przykład -90 na drugi produkt i no bez promocji średnio opłaca się kupować. Oni jakby już nas przyzwyczaili do tego, że co chwilę jest promocja, serio. I tutaj raz w tygodniu to lekko, zawsze w weekend coś mają, więc... Teraz jesteśmy po weekendzie. No, nie opłaca się, lepiej poczekać do weekendu, aż będzie promka, że druga rzecz za złotówkę, czy tam 90% taniej, bo co chwilę coś takiego tu mają. No niestety widzowie, nasza dzisiejsza wizyta w galerii powiedziałabym, że tak średnio udana, ale stwierdziliśmy, że poprawimy sobie humor i jedziemy na pierogi. Jesteśmy blisko Mandu, stwierdziliśmy, że pojedziemy zjeść pierogi. Stęskniłeś się za polską kuchnią? Ale mnie nie było 2 dni. Czemu miałem się stęsknić? Jeszcze w samolocie jadłem. W samolocie jadłem też takie rzeczy typowo polskie, na przykład jak leciałem lotem, więc no nie. A co jadłeś? Czekaj, w locie co tam było? A, był taki kurczaczek w sosie, taki w sumie średnio polski, ale było opiekane ziemniaczki, kurczak w sosie. Myślałem, że jakiś schabowy, jak powiedziałeś, że polskie. Ej, właśnie, ale ja nie mogę likować, bo film na moim kanale będzie, widzowie, z jedzenia w samolotach, ale to dopiero jutro. No dobra, mamy już nasze pierogi i w ogóle śmieszna sytuacja, bo siedzimy i tak mówię do Karola, jestem już głodna, gdzie jest nasze jedzonko? I akurat pan wychodzi z zarobów w tej sekundzie. Tak, dosłownie w tym momencie. Więc teraz zabieramy się za jedzenie. Smak tych pierogów doskonale znamy, bo często je jemy, więc na pewno będą przepyszne. Natalia wzięła w ogóle pierogi z mięsem. Ja jak zwykle z twarogiem i ziemniakami, ale bez okrasy żadnej, bo ona mnie zawsze denerwuje i kurde, sporo ich jest, Natalia. No. Ale pewnie tak, wszystkie zjem. Okej, wróciliśmy do domu. Postanowiłam, że na stoliku postawię wszystkie nasze ozdoby wielkanocne. Prezentują się one tak i mamy, Karol, mnóstwo królików. Chyba aż 6. Nie wiem, same króliki mamy tak naprawdę. Mamy 6 królików, tutaj w sumie jest 7 i... Gniazdo na ptaki jakieś takie dziwne. To jest świecznik, tylko nie mamy żadnej świeczki, żeby tam wsadzić, więc to chyba na razie schowamy do szuflady. Ciekawostka z tym czarnym i złotym zającem jest taka, że ja generalnie miałem wynieść je do piwnicy chyba, nie? Tak. Po zeszłej Wielkanocy, ale położyłem je na chwilę w pokoju gościnnym i w sumie stały tam cały rok. To była jako ozdoba po prostu. No tak, no. Ale w końcu przyszedł czas, żeby stanął w salonie, a nie w pokoju gościnnym, więc złoty będzie chyba tutaj. Kurde, tego czarnego to nie widać tak szczerze. No właśnie. One lepiej jak obok siebie stoją, to może z tej strony je postawimy. A gdzie one były w zeszłym roku? Nie pamiętam. No tutaj chyba trochę lepiej. Karol, rok temu nie było Xboxa i one stały chyba tam. Jak nie było? Na pewno był. Rok temu? Tak, był. Chyba nie. To chowamy czy zostawiamy? Nie, no może zostać chyba. Weź to jakoś tak ładnie trzeba. To tam z boku może. Postawiliśmy już te zające. Na środku mamy jeszcze te świeczniki i one nie do końca mi się podobają, ale nie wiem co innego moglibyśmy tutaj postawić. No w sumie nie mamy chyba nic zbytnio. Mamy te zające też tutaj zielone, ale... One fajnie wyglądają z drugiej strony Xboxa, bo są tak oddzielone przez niego. A i fitują, o, widzicie do tego zielonego na Xboxie? Tam jest zielony? Pierwszy raz to widzę. Sonatix. Teraz kolejne 2 stawiamy na przedpokoju. Tak po prostu? No, spoko chyba. Okej. No i nasz nowy, piękny zakup stawiamy w sypialni i tutaj pasuje idealnie kolorystycznie. No, pasuje elegancko, tylko to zdjęcie mi się już nie podoba. Musimy je, Natalia, albo wymienić, albo schować w ogóle, bo... Trochę nieaktualne. Nieaktualne. Ja już nie mam grzywki w ogóle i mam ciemniejsze włosy. Czekaj, skąd jest to zdjęcie? Z RODOS. O Jezu, kiedy to było? Z 3 lata temu? No. Jakoś tak, no. Ale na tym, widzowie, będziemy kończyli ten odcinek, więc koniecznie subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! All right.